Dzień dobry Państwu. Kolejny raz przenosimy się do Oberstdorfu. Najdłuższy w historii bodaj Tour de Ski. Dystans, na którym przychodzi rywalizować panią w ramach tego prestiżowego cyklu. A na naszym stanowisku komentatorskim tradycyjnie już nasza czterokrotna triumfatorka Tour de Ski. To tylko część sukcesów, które stały się udziałem Justyny, wówczas jeszcze Kowalczyk, dziś Justyny Kowalczyk-Tekieli. Witam Cię serdecznie. Justyna Kowalczyk za chwilę do nas dołączy, a tymczasem szykujemy się do rozpoczęcia rywalizacji pań na dystansie 20 km. Awizowane są obie nasze reprezentantki, ale wiemy już, że Izabela Marcisz nie wystartuje. W sumie 59 zawodniczek na liście, no więc minus Polka to już jest ich 58. Jako pierwsza rozpocznie Frida Karlsson. Bieg na dochodzenie według kolejności z wczorajszej rywalizacji. A więc jako druga ruszy Krista Parmakowski w klasyfikacji Tour de Ski. Finka awansowała po wczorajszym bardzo dobrym biegu na siódme miejsce. Nie wyszedł jej zupełnie sprint. Nie najlepiej poszło też w biegu na dochodzenie w Szwajcarii. Chociaż czy to można mówić, że ten sprint jej tak zupełnie nie wyszedł? Była w ćwierćfinale. Krista Parmakowski w każdym razie ze stratą minuty 43 sekund. Do podium też to jest dosyć dużo, minuta 23. A to podium tworzą na razie Frida Karlsson i o 20 sekund gorsze od Szwedki Tiril Udnes-Weng, która do wczoraj była liderką, i Anne Tjersti-Kalva, druga z reprezentantek Norwegii. No i po tym, co pokazała Kalva w sprincie w Szwajcarii przed kilkoma dniami, no to wydaje się, że jeśli by udało jej się to powtórzyć w Val di Fiemme, gdzie też będą rozgrywane sprinty, od nich się rozpocznie ta ostatnia część Tour de Ski, to być może właśnie w tej Norweżce należy upatrywać najpoważniejszej rywalki Fridy Karlsson do końcowego zwycięstwa. Ponadto Kerttu Niskanen, stosunkowo też nieduża strata doświadczonej reprezentantki Finlandii. To właśnie ona na naszych ekranach. Gosh, I don't know. I think I have a few good people to ski around, so I hope we can work together and move up a bit. How has the tour been for you so far? It's been okay. Yeah, I just kind of some middle of the road races. So yeah, sometimes that's the best in the tour, but yeah, I hope for like a really good day. Some one of these days. Good luck today. Thank you. Rosie Brennan w krótkiej rozmowie. Nie ma Jessica Diggins, która, no to wszystko na to wskazywało, wczoraj zupełnie nieudany występ Amerykanki, która przecież wygrała Tour de Ski przed dwoma sezonami. Zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Nagle po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Rutinacea Max D3 zawiera też wysoką dawkę witaminy D. Z Rutinaceą masz rację. To idealny sposób na odporność. Też zmienię. Ale że zostawiłaś Krzyśko. Chciał pobyć dłużej z wnukami, ale Rutinacea zostaje ze mną. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. To jeszcze przypomnienie tego, co działo się wczoraj. Frida Karlsson od początku świetnie dysponowana, mimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Finka dyktowała mocne tempo, którego nie były w stanie wytrzymać konkurentki. Najlepszy wynik na lotnej premii po przebiegnięciu 2 km. 15 punktów do klasyfikacji punktowej. No i potem najlepsze międzyczasy po 1/3 dystansu, 2/3 i na ostatnim punkcie pomiaru czasu przed metą. Ostatecznie o niecałe 17 sekund lepsza od Kristy Parmakowski. Trzecia Anna Tjersti-Kalva ze stratą 18 sekund. A dotychczasowa liderka Tour de Ski Tiril Udnes-Weng na miejscu czwartym ze stratą równo 20 sekund.
No i w rankingu cyklu, jak mówiłem, spadła Norweżka na drugie miejsce. Traci 20 sekund do Fridy Karlsson. Wysoko Katarina Henning, mistrzyni olimpijska w sprincie drużynowym z Pekinu. Niemka jednak już ze stratą minuty 23. Lotta Udnesweng, siostra bliźniaczka Tiril, traci minutę 39, o 4 sekundy więcej Krista Parmakowski. No i mniej niż 2 minuty jeszcze tracą Rosie Brennan i Heidi Weng. Heidi Weng, która szczególnie po zupełnie nieudanym sprincie dobrze pobiegła oba biegi dystansowe, oba biegi na 10 kilometrów. No i doświadczona Norweżka na razie w klasyfikacji łącznej na miejscu 9, tuż za nią jej rodaczka Astrid Eyreslind. 3300 metrów to długość pętli, po której panie będą biegać. Ta sama, na której biegały wczoraj, na której biegali dzisiaj i wczoraj mężczyźni. Lista startowa. Te różnice to nie tyle różnice wynikające z klasyfikacji łącznej, ile z wczorajszego biegu. To według wyników tego wczorajszego biegu układana jest lista startowa. Jest Jessica Diggins, no ale zobaczymy, czy rzeczywiście Amerykanka przystąpi do rywalizacji. Jest to bardzo też taka dzielna, pełna ducha, waleczna zawodniczka, więc być może mimo tego niepowodzenia postanowiła, że pokaże ten hart, że to były tylko chwilowe kłopoty. Nawet gdyby jej miało nie być, nie będzie chyba nikt jej miał tego jednak za złe. I za moment początek rywalizacji. Kerttu Niskanen, czwarta w rankingu Tour de Ski. Jako piąta dzisiaj rusza na trasę 41 sekund po reprezentantce Szwecji. No, Frida Karlsson na najlepszej drodze, by zostać drugą w historii szwedzką biegaczką, która stanie na najwyższym stopniu podium w Tour de Ski. Mamy tutaj już medalistki tego cyklu w osobach choćby Heidi Weng, która od i zeszłej zimy była przecież trzecia, dwa razy wygrała. W sumie zaś tych trzecich lokat ma 4. Jessica Diggins, zwycięstwo sprzed 2 sezonów, teraz trzecia lokata. Krista Parmakowski, raz druga, raz trzecia. Nie zanosi się natomiast na to, by ktokolwiek miał z tego grona zagrozić już teraz. Już teraz to jest to wręcz oczywiste. Natomiast w nadchodzącej, dającej się przewidzieć przyszłości, czy ktoś byłby w stanie, jest w stanie zagrozić Justynie Kowalczyk, jeśli chodzi o 4 zwycięstwa w Tour de Ski? Mało też prawdopodobne, chyba że Frida Karlsson rozpoczyna marsz. Najpierw po to, by wyrównać ten rekord, a potem być może by go poprawić. Młoda zawodniczka, 23 lata, więc dużo przed nią. 14 razy stała na podium zawodów Pucharu Świata, 6 zwycięstw
i po 4 razy druga i trzecia. No ale w tym momencie najistotniejsze jest to, jak tutaj rozłoży siły, jak poprowadzi taktycznie ten bieg. Czy będzie to tak mądra postawa jak Johannesa Klebo, który dał się dopędzić rywalom, a w końcówce i tak rozstrzygnął losy rywalizacji na swoją korzyść. No i Norweg dziś odniósł 4. zwycięstwo i umocnił się rzecz jasna na prowadzeniu w klasyfikacji ogólnej cyklu. Szwajcarki Fendrich, Kelin, Weber. Niezła mieszanka młodości i rutyny. Myśląc o starcie, mając na myśli start sztafety szwajcarskiej na nadchodzących Mistrzostwach Świata. 15 sekund Parmakowski na tym pierwszym punkcie pomiaru czasu, a więc bez, można powiedzieć, zmian, jeśli chodzi o sytuację. Jest Jessica Diggins, tutaj z prawej strony rusza teraz Amerykanka. Jest jej rodaczka Julia Kern, jest Sophie Laukli, no i pozostałe zawodniczki, które w fali od Lizy Unterweger, 41 numer startowy, ruszają. ...55 i 58 to numery startowe Polek. I wygląda na to, że i jedna, i druga jednak na starcie stanęły. Choć mieliśmy informację, że Izabeli Marcisz może na nim zabraknąć. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, mężczyźni rozgrywali tak długie biegi, ale to były biegi jeszcze w połowie poprzedniej dekady i wcześniej, na samym początku Tour de Ski. To były czasem... Na samym początku to bywało, że rywalizowano na naprawdę długich dystansach w ramach tego cyklu. Natomiast co do pani, 20 kilometrów jeszcze w historii Tour de Ski nie było. Jak widzieliśmy podczas transmisji z biegu mężczyzn, gospodarze bardzo dobrze przygotowali trasę. Pytanie jednak, czy ta wyraźnie dodatnia temperatura nie wpłynęła tutaj negatywnie. Jak wczoraj tłumaczyła Justyna Kowalczyk, duża ilość saletry sprawia, że udaje się utrzymać tę pokrywę śnieżną dosyć zbitą, zmrożoną. Nie rozpływa się w tej dodatniej temperaturze tak łatwo, tak szybko. No i mamy dwójkę Norweżek, czyli Anne Kirsti Kalve, Tiril Lundnes-Weng i Kriste Parmakowski. Dwie Norweżki i Finkę, no a niewiele za nimi, ale to jest 20 sekund. Kolejna z Finek, Kerttu Niskanen, Niemka Katarina Henning i blisko tej dwójki też Austriaczka Stadlober, Silje Theodorsen z Norwegii. No i jedna z autorka z jednej z największych wczoraj niespodzianek, Ewa Ureuc ze Słowenii, która w swoim, można powiedzieć, debiutanckim występie, to znaczy odniosła debiutancki znakomity wynik, jeśli chodzi o starty na dystansach, bo dotychczas znaliśmy ją z bardzo dobrej postawy w biegach sprinterskich. A po Ureuc Heidi Weng. I wygląda na to, że wszystkie te zawodniczki mamy razem. Tak, Heidi Weng zaczęła nieco spokojniej, Ureuc ruszyła do przodu. To jest ta kolejna grupka i tutaj chyba jest tutaj właśnie Kerttu Niskanen. Mamy tutaj Terezę Stadlober.
Udało nam się już poradzić ze wszystkimi kłopotami technicznymi, a więc ponownie witamy czterokrotną triumfatorkę Tour de Ski, naszą znakomitą ekspertkę Justynę Kowalczyk-Tekieli na stanowisku komentatorskim. Dzień dobry, bardzo Państwa przepraszam. Złośliwość przedmiotów martwych, mam nadzieję, że odkupię swoje winy dzisiaj. Jesteśmy już po 2 kilometrach, 100 metrach. Frida Karlsson jeszcze na samodzielnym prowadzeniu. Za nią Krista Parwakowski z drugą Norweżek. No i dalej ta grupka, którą teraz obserwujemy tutaj. I Teresa Stadlober, i Ewa Ureuc, i Heidi Weng, i Silje Theodorsen. A więc taka dosyć duża mieszanka. Tak, zastanawiałam się dzisiaj, oglądając bieg męski, co zrobi Frida Karlsson, czy będzie atakować od początku, czy jednak mając w głowie, że są jeszcze 3 biegi w Tour de Ski, czy jednak troszkę będzie chciała poczekać i współpracować. No jednak Frida to jest walczak, chyba chce sobie już teraz zapewnić spokój w turze. No i biegnie, odrabia już 20 sekund, ma przewagi, więc odrabia jeszcze 5 kolejnych sekund. No zobaczymy, jak to się skończy. No ale pamiętamy ją z tych wcześniejszych startów właśnie z czasów jeszcze sprzed sezonu, 2, 3, kiedy to często właśnie też w ten sposób się porywała i to wychodziło, nie przynosiło pożądanego efektu. No nie wiem, czy to jest właściwa decyzja. A ty co byś zrobiła? Biorąc pod uwagę ten dystans, prawda? Tak, dystans jest ogromny, ale Frida też zawsze, jeśli są takie dystanse, to ona często prowadzi takie biegi. Więc ja kiedyś byłam może niedokładnie takiej samej sytuacji, ale w Tour de Ski, w którym stoczyłyśmy z Marit Bjergen wojnę na wszystko, przed 15 w Toblach, przed 15 łyżwą, dokładnie takim samym biegu, tylko odrobinę krótszym, miałam 12 sekund przewagi i ja na Marit poczekałam. Stwierdziłam, że lepszą robotę zrobimy razem i spokojnie wystartowałam i poczekałam. I to chyba okazało się lepszym rozwiązaniem. Wenn die Gruppe so funktioniert, kommen sie natürlich als Sekunde um Sekunde. Ale oczywiście każdy z nas wybiera jakby swoje rozwiązania. Frida jest zupełnie inną zawodniczką niż ja i zupełnie inne rzeczy za jej plecami się dzieją, więc pewnie robi to, co uważa za najbardziej odpowiednie dla niej w tym momencie. No mamy tę czołową grupkę na stadionie. Pierwsza z 6 pętli już za nimi. Obok Izabeli Marcisz już potwierdzona jest ta informacja, że Polka nie przystąpiła do biegu. Nie przystąpiły też Katri Lilinpera z Finlandii i Niemka Katarina Sauerbrei. No i widzimy, rzeczywiście powiększyła, ale nieznacznie przewagę Karlsson nad goniącą ją trójką, chociaż już ten międzyczas ze stadionu, no właśnie, to jest wraca do stanu wyjściowego. Natomiast jeśli chodzi o te, które biegną dalej, to jest strata minuty i tu jest na pewno większa ta różnica. Kertu Niskanen, Katarina Henning, no ale one dały się dopędzić tym, które biegły za nią. Heidi Weng, Rosie Brennan. No i razem tam będą to tempo dyktować. Mają cały czas na widoku Szwedkę, goniące ją dwie Norweżki i Finka. Tamta grupa pościgowa, ta Krista Parwakowski-Kalva i Tyril, no, to są bardzo dobre dziewczyny właśnie na takie biegi, więc... No właśnie, i dlatego wiedząc, że za nim, że to one ma, że to je ma za plecami Frida Karlsson, mam pewne wątpliwości, czy słusznie postąpiła, próbując utrzymywać tę przewagę. No nie, mi się wydaje, że to jest bardzo trudne. Trudne rywalki za plecami. Też zależy, czy ona w tym momencie biegnie na 100%. Być może ona w tym momencie jednak pozostawiła sobie jakąś rezerwę. Tego, nie będąc zawodnikiem, tego nie jesteśmy w stanie określić, ale no widać, fantastycznie współpracują Norweżki z Finką. A tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Zresztą w tej drugiej grupie pościgowej też, choć jednak minuta to jest dość dużo. Tutaj Kertu na pewno będzie najbardziej z tej grupy walczyła. No, zobaczymy, jak to się będzie układać dalej. Jeśli chodzi o Izę Marcisz, to tytułem wyjaśnienia
i za wczoraj długo rozmawiała z trenerem Bauerem. Dzisiaj jeszcze swoje rozmowy potwierdzili raz jeszcze, no i podjęli decyzję wspólnie, że Iza nie wygląda i nie czuje się tak, jak powinna i wycofuje się z turu. Będzie się teraz przygotowywać do Mistrzostw Świata U23, które odbędą się w Kanadzie pod koniec stycznia. A tymczasem to 13 sekund, czyli 3 sekundy urwane od stadionu. Jeśli jedna osoba ucieka, to właśnie to jest ten odcinek najgorszy dla niej. To płaskie z kilkoma niewielkimi podbiegami. Jak Frida wyjdzie znów na ten duży podbieg, to znów pewnie troszeczkę odrobi. No i tak będą się bawić w kotka i mieszkę, wydaje mi się, bo nie wygląda na to, żeby Frida jednak chciała czekać. Choć zbliżają się mocno. No takie jest przynajmniej wrażenie z tego ujęcia. No na pewno mają przewagę psychologiczną, tak mi się wydaje. No i przewagę liczebną. Liczebną też. Tak, I czasowo też wygląda to teraz korzystniej dla tej grupki. Tak, tutaj bardzo jednak dobra wczoraj postawa Kristy Parmakowski, prawda? W tych bardzo trudnych warunkach dużo pracę włożyła i w końcu zajęła drugie miejsce w tym biegu. Oczywiście, znaczy, że jest w dobrej formie, że ta dyspozycja do niej wraca. Zresztą Krista to jest właśnie taka zawodniczka na Tour de Ski. Ona często odnajdywała formę w trakcie turu. A tutaj właśnie w tych mini peletonach, troszkę jak w kolarstwie, ta trasa jest bardzo dobra ku temu, by można było właśnie się troszkę powieść za osobą, która prowadzi, czy najechać na nią na zjeździe. Było to widać doskonale w biegu mężczyzn, jak bardzo, jak na przykład ktoś poszedł pierwszy na zjazd, jak bardzo na niego później najeżdżali. I dzięki temu grupa była szybsza, więc nawet ta trzyosobowa grupka będzie dużo szybsza na tych odcinkach lekko zjazdowych na zjeździe od jednej Fridy, która jest jeszcze leciutką zawodniczką. To też na zjazdach dość duże ma znaczenie, bo jakby prawa fizyki są jedne, jeśli jesteś lekki, to nie zrobisz nie nabierzesz takiej prędkości jak osoba troszkę cięższa. Zbliżamy się do tego decydującego na pętli punktu. Szczyt najtrudniejszego, najdłuższego, najbardziej stromego wzniesienia. Właśnie już widać Szwedkę. Ta trójka jest bardzo, jakby trzy osoby idealne do pościgu się tam zebrały. Kalwa, która ma doskonałą wydolność, czyli właśnie ciągnie podbiegi. Węg, która jest w tej chwili bardzo uniwersalna i będzie potrafiła zjazdy i tak dalej. No i Parmakowski, która jest świetna technicznie. Wszystkie zakręty, stadiony. Dlatego tamtą część trasy prowadziła. A tutaj jeśli Kirill ktoś ma je dowieść, to tak, jeśli ktoś ma je dowieść, to właśnie ta trójeczka. No ale nie udało im się tutaj na tym podbiegu nic zdziałać. Tak jak mówiłaś, minimalnie, ale jednak sekundę, dwie zyskuje Frida Karlsson. To jest cały czas w przedziale od 12 do 15 sekund i ośmioosobowa większa grupka, w której mamy trzy Norweżki, Theodorsen, Heidi Weng, Astrid Eyreslind, do tego Austriaczkę Stadlober, Niemkę Henning, Finkę Niskanen, Rosie Brennan ze Stanów Zjednoczonych i Ewę Ureutz ze Słowenii. Czy twój krem przeciwzmarszczkowy naprawdę działa? Polki przetestowały nowy Revitalift Laser od L'Oréal Paris, a dermatolog podzielił się wynikami. Testy wykazały, że nowa formuła skutecznie redukuje zmarszczki i napina kontury twarzy. 7 lat mniej w 6 miesięcy. Moja cera odżyła, jest przyjemna, gładka. Widzę wyraźną różnicę. Moje przyjaciółki też. Rzeczywiście działa, tak jak obiecuję. Revitalift Laser od L'Oréal Paris. Po prostu działa. Sprawdź sama. Jesteśmy tego warte. Zawsze chciałam to powiedzieć. Cały czas trójka goni liderkę. A tu już grupa z Jessicą Diggins. I Jessie jednak wystartowała. Tak, tak. Były wywiady z nią, że
że będzie walczyć, że nie jest chora, że nic jej nie jest. Oczywiście dyspozycja jest daleka od tego, czego by chciała, czego się po niej spodziewają kibice i ona sama, ale że według niej najlepszą drogą do osiągnięcia znów doskonałej dyspozycji są starty i ona nie ma zamiaru się poddać, dopóki będzie zdrowa, dopóty będzie startować. I super, też bym tak zrobiła. Do 10 sekund zmniejszyła się przewaga Fridy Karlsson. Przypomina się bieg na najdłuższym dystansie z ostatnich Mistrzostw Świata, które tutaj były właśnie rozgrywane sprzed blisko 2 lat. Tak, znów są te ten odcinek techniczny mocno, znów Krista Permakowski poszła na przód całej tej stawki, znów to prowadzi, Krista potrafi takie rzeczy, dlatego ta różnica sekundowa się odrobinę zmniejszyła, poza tym Frida skorzystała z picia, które czekało na nią tam w strefie picia. Dziewczyny, żadna z pozostałych dziewcząt pościgowych nie skorzystała, więc to kolejna sekundka, dwie. No ale widać, że Krista jest w tym momencie 100% zmotywowana, żeby dobiec. Żeby dobiec, zobaczymy, co będzie dalej. Chyba Frida chyba się pogodziła. Tak. Chyba się pogodziła z tym, że tak, że jednak nieuchronne będzie wspólny bieg. Jeszcze jest połowa dystansu, więc nawet jeśli ona dużo czasu, dużo sił straciła, to dziewczyny w grupie pościgowej też nie odpoczywały, więc jakby dla nich może się w tym momencie bieg zacząć od nowa. A więc po przekroczeniu 1/3 dystansu mamy już nie jedno, a czteroosobową czołówkę. Frida Karlsson dogoniona przez Kristę Parmakowski, przez Annę Czierski-Kalwę i Tiri Ludnes-Wenk i wspólnie wspinają się na to pierwsze wzniesienie, gdzie usytuowany jest punkt pomiaru czasu. To jest raptem 500 metrów po opuszczeniu stadionu. Ale to jest krótszy podbieg niż ten najtrudniejszy. Nieco dalej na pętli usytuowany. A na tej trasie są 3 takie podbiegi nieduże, ale strome stosunkowo. Tak. I one doprowadzają do tego, że zawodnik się bardzo szybko zakwasza. I to jest właśnie cała trudność tej trasy, bo nie ten duży podbieg jest trudnością tej trasy, tylko dotrzeć na ten duży podbieg w miarę niezakwaszonym. To jest największa trudność. Ten właśnie, który przed chwileczką pokazywał operator, to jest rzecz, na której się najbardziej umiera. Niby tutaj niedługi, ale spłaszcza bardzo mocno. I tutaj często rozgrywają się biegi. A wracając do Kristy Permakowskiej, ona na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie fantastyczną miała ostatnią zmianę sztafety 2 lata temu, gdy wyprowadziła Finki na medalową pozycję, co było wtedy w składzie takim, który raczej nie miał szans na medal. Wyprowadziła na medalową pozycję, zdobyła ten medal i to tak naprawdę pokazywało, jak ona uwielbia na tej trasie rywalizować i jak bardzo ta trasa jej leży technicznie, taktycznie i być może ma też super narty pod tą trasę i pod tego typu śnieg, bo no niestety od kilku lat już Oberstdorf jest sztuczny śnieg codziennością, choć czasem w krajobrazie jest jeszcze naokoło trochę naturalnego, ale ogólnie po twardym, sztucznym śniegu się już w Oberstdorfie od dawna rywalizuje. No, najdłuższy dystans Mistrzostw Świata indywidualnie to było 30 km, zwycięstwo i to pewne, bezdyskusyjne, Tereza Johaug. Druga była w tym biegu Heidi Wenk, ale właśnie Frida Karlsson zajęła w nim 3 miejsce. To były bardzo duże różnice czasowe, bo można mówić o nokaucie. Przeszło 2,5 minuty, Johaug o tyle wyprzedziła swą rodaczkę. Karlsson gorsza o 0,6 sekundy od drugiej z Norweżek. Stadlober z Austrii była 5, Kalwa 6, spośród tych, które tutaj mamy Wenk, Tiril Ludnes-Wenk 7, 3,5 minuty, a Krista Parmakowski ponad 3 minuty 40 sekund 8 lokata. Tak, doskonale pamiętam ten bieg. To był bardzo ciężki bieg. Dziewczyny biegły w śniegu po pół łydki. Więc no, dla Kristy Permakowskiej śnieg po pół łydki to nie są dobre warunki. To nie są warunki, w których ona potrafi pokazać swoje 100%.
też była wtedy bardzo zawiedziona tym biegiem, ale dzisiaj jest zupełnie, zupełnie inna odsłona. To są szybkie warunki, to jest betonowa trasa. Na saletrze, nawet z lodowa ciała miejscami, więc to jest zupełnie inna odsłona. No i widzimy, że Ewa Ureuc na tym podbiegu dyktuje tempo w tej grupce pościgowej. Ona co prawda cały czas, jej strata utrzymuje się w okolicach minuty, kilka sekund ponad. Mamy tutaj cały czas 8 zawodniczek, 3 Norweżki i po jednej Niemce, Austriaczce, Amerykance, Fince i Słowenka. Tak, niesamowita ta forma Ewy. Tak, próbowałam sobie coś tam poczytać na ten temat, jakieś wywiady, ale Ewa jest bardzo powściągliwa w tym, co mówi. I mówi, że bardzo ciężko trenowała i się spodziewa bardzo dobrych rezultatów i z roku na rok będzie lepsza na dystansach. W sumie to proste, bardzo proste rozwiązanie. Tak. I się jej sprawdza, jak widać. Już przeszło półmetek tej trzeciej pętli. Ostatni podbieg, ten najdłuższy. Dziewczyny biegną tak z boku, tak, ze względu na to, że po środku zrobiła się już troszkę kasza, troszkę miękko. Jednak należy pamiętać, że tam przebiegło już dość duża grupa mężczyzn i to wielokrotnie, rozgrzewki i tak dalej, oprócz samych zawodów, więc wybierają twardsze części trasy i zawsze te boczne, bliżej lasu, są zawsze twardsze. Dlatego tak się troszkę na początku podbiegu rozciągnęły po bokach. No ale rzeczywiście cały czas można odnieść wrażenie, że Finka i Szwedka dyktują tempo w tej grupce. Norweżki nie specjalnie się kwapią. A Norweżki dorastały w czasach Nordkuka widocznie. Ale rzeczywiście widać po Tyrylwęg, że ona jest jednak tą taką taktyczką. Jak nie musi, to do przodu nie wychodzi. Jeszcze z taką wielką pokorą i rezerwą do reszty dziewczyn biega. No i czeka na ten finisz, co kilka dni temu Valmustral dało jej pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata, bo przecież nie wyszła naprzód tam praktycznie w ogóle, ciągle się wioząc za Fridą Karlsson. No i teraz tak samo, czujnie, ciągle czujnie, ale jednak prawie cały czas za plecami czyimś. To już doping dla Katariny Henning, tak? Tymczasem sprawdźmy, jak sobie Monika radzi. No właśnie. Po dwóch okrążeniach Polka traciła 6,5 minuty. Biegła samotnie. Oj, to ciężki bieg jest. Ciężki, jak sama ten bieg musi przeżyć, to będzie jej bardzo ciężko. Miejmy nadzieję, że da radę przed tym, jak liderki, że to kółko trwa po prostu więcej niż 10 minut. Właśnie. A tymczasem trzecią pętlę kończą liderki. Półmetek osiągnięty. Krista Parmakowski, Pirli Udnesvenk, Frida Karlsson i Anne Czierski-Kalwa. W grupie pościgowej chyba najbardziej aktywna Kertu, oczywiście bardzo aktywna, chwalona przed chwilą przez nas Ewa Urewc. Na początku zwłaszcza Katarina Henning mocno pracowała. Norweżki jakoś tutaj też nie mają zbyt dużych chęci do tego, żeby mocno zmieniać rywalki, jednak ta taktyka, zresztą pewnie słusznie, jest im wpajana od zawsze, żeby im dłużej dasz radę energię gdzieś tam kumulować, tym bardziej ją kumuluj i nie wychylaj się. No i strata mniej więcej ta sama. Tak.
Cały czas to się utrzymuje na poziomie 60 kilku sekund. Nie zmienia się też liczebność tej grupki, nikt od niej nie odpada, nikt do niej nie dołącza. A różnica pomiędzy tymi zawodniczkami a kolejnymi to około pół minuty. A tymczasem tam w tyle szaleje Jessie Diggins. Jednak dobrze, że postawiła na swoim, bo już w tym momencie z 40 miejsca przesunęła się na 17. Traci minutę 32 do liderek. Oczywiście, że ona tu jakoś bardzo, bardzo na sam przód nie będzie w stanie się przesunąć, ale myślę, że na około 11, 13 miejsce jak najbardziej ją stać, więc być może Jessie nam odżywa, oby, bo z jej uśmiechem to wszystko jakoś tak lepiej wygląda w tych biegach narciarskich. Soczyno wygląda na to, że ona chce tutaj dociągnąć tę grupkę, w której jest, do tej, którą my często oglądamy, czyli właśnie z trzema Norweżkami i Finką, Słowenką, Niemką, o właśnie, z tymi zawodniczkami. Tak. Do nich ma 30 sekund. 30 no niecałe sekund. Już, tak. Tak, to nie jest niby dużo, ale to też nie jest rzut beretem. To prawda, ale połowa dystansu została na to, 10 kilometrów, no więc... Zobaczymy. No, jeśli rzeczywiście no, Jessie potrafi. Jeśli już odżyła, to udowodni, tak. że już wróciło wszystko na właściwe tory. Pierwszy z tych trzech podbiegów. Tam z przodu, tak? Tam przez moment widzieliśmy, jak ta trójeczka biegła do lasu, a na duży podbieg mignęła nam Monika, czyli... Moim zdaniem jest około jeszcze minuty 40 rezerwy. Gdyby było jeszcze jedno krążenie do mety, to no to byłoby lepiej niż fakt, że to jeszcze to i kolejne dwa. Tak. No, a tutaj ktoś nam zaczyna słabnąć. Annę Czierski-Kalwa. Proszę. Jednak ten pościg kosztował. Jednak ten pościg kosztował dużo. Albo tu Parmakowski zaatakowała na tym podbiegu troszkę. Znowu obejrzała na tym, się na przez tym moment Finka. Tak. Carlson się za nią trzyma, Thierry Ludnes-Wenk też. Natomiast już u podnóża miała pewne kłopoty Anne Czierski-Kalwa. No i zobaczymy, jak to będzie na szczycie. Aj, duże kłopoty ma Norweżka. Tak, ona w tym momencie wygląda tak, jakby... ją zupełnie odcięło. Tak. A jeśli ją zupełnie odcięło, to zostało jeszcze dość dużo. Zostały trzy duże podbiegi i dwa pełne okrążenia. Więc może zostać doścignięta, jeśli rzeczywiście tam już zupełnie odcięło prąd. Tutaj taki skrót. Dziewczyny wracają z pętli, a cała grupa szła dopiero na zakręt, na najdalszą część pętli. Wydaje się, że bardzo równo pracują narty wszystkim, bo kto idzie pierwszy na zjazd, tego troszkę objeżdżają, ale nie jakoś tragicznie. Więc pod tym względem rywalizacja jest bardzo równa. Zobaczymy na podbiegu, jak z Kalwą, czy to był taki kryzysu, czy rzeczywiście już będzie odpadać, czy po prostu będzie utrzymywać teraz stabilnie się za tą grupą na kilkanaście sekund. A tymczasem Jessie Diggins jest już bardzo blisko tej grupki. No, świetny ma bieg. Tutaj w tej grupce jest Jessie Diggins, która prowadzi. Jest też Patrycja Iduka, z tego co widzę, Nadine Flendlich, z tego co widzę. I druga z bliźniaczek Węg. Tak. No jednak. Chyba druga z Norweżek też ma kłopot. O! Też Thierry Ludnes-Wenk to jest ten drugi podbieg, a w perspektywie jest ten najdłuższy, najtrudniejszy. Tam długość, jeśli chodzi o długość wspinaczki, tutaj duże różnic nie ma, natomiast stromizna jest spora. No i to, o czym mówiłaś, dotrwać do tego ostatniego podbiegu z jak największym zapasem sił. Dokładnie. Tak.
No, dziewczyny już zjeżdżają na stadion teraz. Tam będzie taki maleńki podbieg sprinterski i kolejne piąte no, już koło. I Kalwa już 21 sekund straty. Oj, oj. To sporo, to natomiast tak, tam za plecami Fendrich i Duka, Jessica Diggins, no jeszcze troszkę mają straty. Chociaż nie, tak, masz rację, to jest 8-10 sekund do Stadlober, do Astrid Eyreslind. Fantastyczny bieg Jessie. Kto jest? Niesamowicie. Amerykański tak, sędziak tak. Zawsze. Tak. Tu jest Kalwa. Przed momentem widzieliśmy liderkę Pucharu Świata i klasyfikacji na dystansach, czyli Tiril Utnes-Weng. No, ale wygląda na to, że żadna z Norweżek dzisiaj, przynajmniej oceniając niemal po 2/3 dystansu, nie będzie walczyć o zwycięstwo. Ale jakiego wiatru w żagle nabrała Kvista. Niesamowicie. Początkowe etapy turu i w ogóle początkowa część sezonu zupełnie tego nie pokazywała, że może aż tak dobrej formy nabrać. Ale rzeczywiście to jest dziewczyna turniejowa. Ona i na tych wszystkich mistrzostwach świata, igrzyskach, ale przede wszystkim na turach zawsze się rozkręcała. I nawet gdy tam na Alpe Czernis nikt się po niej nie spodziewał jakiegoś super wyniku, to zawsze potrafiła wykręcić czas imponujący około końca pierwszej dziesiątki. Czas netto oczywiście. Więc no, kolejna dziewczyna, z którą należy się liczyć, jeśli chodzi o klasyfikację końcową. Zdecydowanie w tym momencie Finka tutaj wyrasta nam na jedną z kandydatek do miejsca na podium. Wspominałem, przed dzisiejszym biegiem traciła minutę 43 do Carlson, no ale odrabia w tym momencie dużo i do Weng, która przecież była druga w klasyfikacji Tour de Ski, i do Kalwy, która zajmowała trzecie miejsce, obie ze stratą 20 sekund. Rozpoczyna się przedostatnie okrążenie. Wygląda na to, że na tym czwartym postanowiła Finka rozerwać tę czołową grupkę i zrobiła to bardzo skutecznie. I wygląda bardzo dobrze. Wygląda jakby zupełnie nie sprawiało jej trudności to bieganie, a przecież mają w nogach już dużo, bardzo duże obciążenie. Tu ucieczka, tutaj Fridy, tu pogoń za nią, to nie mogło nie pozostawić w mięśniach żadnego uszczerbku. Gdy biegałam tury, często zawsze mówiliśmy, że ten bieg, co prawda on nie odbywał się w Oberstdorfie, tylko on się odbywał zawsze w Toblach, który niwelował to, co się zrobiło w pierwsze dni turu. No, zawsze uważaliśmy go za w sumie najważniejszy bieg, bo właśnie można było wygrać na przykład 3 pierwsze etapy, no i mieć 20 sekund przewagi, a później co? A później tak dobiegała grupa do mnie na przykład, więc kto tutaj był blisko, ten zawsze później na Alpe Czernis dobrze kończył. A tam widzieliśmy, że dołączyła już w zasadzie grupa z Jessica Diggins, Patrycja Iduka w jej towarzystwie, Lotta Utnes-Weng do tej dużej grupki, która teraz goni dwie Norweżki, a z przodu oglądane Frida Karlsson i Krista Parmakowski. Rozpoczęło się już przedostatnie okrążenie. Frida już walczy na wszystko, co ma. Ona wtedy tak specyficznie wykłada język, tak zupełnie, jakby się zgrywała. I właśnie w tym momencie ma ten grymas z tym językiem, a to u niej oznacza, że w tym momencie oddaje z siebie już wszystko, co tam zostało w fabryce. A Kristi Kalwa też oddaje. Chyba troszkę inaczej to wychodzi. No tak, Tiril Utnes-Weng to już jest pół minuty. Błyskawicznie rosną nam straty Norweżek. Kalwa 41 sekund, a tam ta grupka, ta duża grupa z minuty i kilku sekund zrobiło się prawie minuta 20. No ale jak tylko dostaną sygnał, że stosunkowo niedużo przed nimi są właśnie te dwie, to być może podkręcą tempo. Mamy tutaj Astrid Eyreslind, ona prowadzi tę grupkę i kto wie, czy już nie wchłonęły którejś z nich, to znaczy no Kalwę powinny, ale nie widać na razie Norweżki.
Zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Nagle po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Samrutozyd i witamina C to teraz za mało. Rutinacea Max D3 zawiera też wysoką dawkę witaminy D. Z Rutinaceą masz rację. To idealny sposób na odporność. Też zmienia. Ale że zostawiłaś Krzyśko. Chciał pobyć dłużej z wnukami, ale Rutinacea zostaje ze mną. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. A z przodu Krista Parmakowski i Frida Karlsson. W tej grupie pościgowej już widzieliśmy przed momentem, że Nadine Frenkisch ma jakieś kłopoty. Już tam ciężko jej było utrzymać się. No zobaczymy, jak się teraz to potasuje, jak Jessie Dickens dobiegła do nich, czy ona będzie próbowała, no właśnie, nie, ona nie próbuje się trzymać z tyłu, już widać z boku, że będzie próbowała z boku atakować. Niesamowite, z 40 miejsca pozycję, no może jeszcze nie medalową, bo tam jeszcze mają dziewczyny jednak 40 sekund, 44 sekundy do kalwy, ale pierwszą piątkę, walkę o pierwszą piątkę, bo jak się to skończy, to jeszcze zobaczymy. Thierry Ludnes-Wenk chyba mniej ją dzieli od Anny Czirsti-Kalwy niż od czołówki. Tak jest, proszę bardzo, 39 sekund, a więc kalwa 50, no rośnie to, rośnie na niekorzyść, a tam już widzimy w oddali grupkę prowadzoną przez Jessica Diggins. Niesamowity hart ducha i bojowość Amerykanki. Nadzwyczajna. Heidi Wenk z prawej strony. No, o obu można mówić, że są weterankami biegowych tras. Zwłaszcza o Norweżce. Było nie było dwukrotnej zwycięzczyni Tour de Ski. Zresztą Amerykanka też wygrała. Wiedzą, jak to biegać i też no właśnie ze względu na to, że Jessie wygrała, ale w wielu turach startowała, to wie, że no słabe dni się zdarzają i że warto to przezwyciężyć i walczyć dalej. Widać, że już jest bardzo ciężko, już całym ciałem pracuje, już nie trzyma barkami pionu żadnego, no ale oj, i teraz skończył się bieg Moniki w tym momencie. No tak, Polka zostanie zdublowana. Nie mówiliśmy o tym, że ta strata, mówiliśmy o stracie, o tym, że biegnie samotnie, no ale Polka zajmowała ostatnie miejsce i w tej chwili już najprawdopodobniej pozwolą jej, tak, pozwolą jej zjechać do stadionu najpewniej, a nawet nie pozwolili. Bo to już jest zjazd do stadionu. Moniki celem było dotrwać do sprintu, który będzie w Val di Fiemme. Niewiele koła brakło, żeby się to udało. Jednak taki bieg 20 km z tyrem dowolnym na tej trasie, no to jest chyba najgorsze, co Monika, czego nie lubi i czego tak naprawdę nie potrafi. Jednak sprinty to są Monika, to jest do Moniki domena. Czasem potrafi mieć fantastyczny bieg na dystansie klasykiem, bardzo dobry bieg, ale dystans łyżwą to nie jest jej domena, absolutnie. No niefortunnie się to ułożyło, że tak pozwoliła zostać z tyłu, prawda? No bo ruszała w tej fali z tymi zawodniczkami, dużą liczbą zawodniczek, no ale niestety została z tyłu i było już bardzo, bardzo trudno. Tak, widocznie nie dała rady. Po prostu. A tutaj tu pogoń. Tu walka. Nie zanosi się na to, żebyś się tutaj którejś udało. Poczekajmy na ostatnią pętlę. To jest to miejsce, ten podbieg ostatni, na którym atakował Johannes Klebo, ale to była ostatnia pętla, a tutaj panie kończą przedostatnie okrążenie. Ponad półtorej minuty traci już ta grupka, w której chyba ton w tej chwili nadadzą obie Amerykanki, Rosie Brennan, która w niej biegła od początku, i Jessie Diggins. I mają tylko 30 sekund do kalwy i do Wenk, także no nie wiadomo, 30 sekund niby bardzo dużo, ale jak leci rozpędzona tafla zawodniczek, tak. A tutaj są dwie bardzo zmęczone dziewczyny, może się to zakończyć tak, że ich jeszcze dopędzą.
A te dwie damy zaczynają już ostatnie okrążenie, ostatnią pętlę, 3000, mniej więcej 300, w tym wypadku akurat to jest ciut więcej metrów do zakończenia. Rosie Brennan i Jessica Diggins. Widać, że Krista czuje się bardzo pewnie, w ogóle nie, od dwóch okrążeń w ogóle nie bierze picia, co jak, jeśli czułaby się zmęczona, to na pewno wybrała picie. Więc widocznie czuje się bardzo dobrze, nie chce się rozpraszać nawet tym piciem. No zobaczymy. Tutaj Katarina Henning też aktywnie. Ale im bliżej szczytu podbiegu, tym coraz ciaśniej się robi. Przesuwa się do przodu doświadczona Heidi Wenk. Trzydzieści sekund mają do kalwy. Patrycja Iduka, 10. już. Też znakomita postawa, bo przecież korzystała z tego tempa narzuconego przez Jessica Diggins, ale jak się okazuje, też aktywnie biegnie w tej grupce. Niezmordowana. Pamiętam, jak Patrycja bała się biegać w takich grupach. W ogóle jak przechodziła do pierwszej trzydziestki na sprintach, wybierając grupy, czasem pytałam ją, dlaczego tak wybrałaś? A ona do mnie mówi, wiesz co, Justyna, bo w tamtej grupie to były takie duże dziewczyny, a ja się ich boję, że one mnie tymi barkami i tym wszystkim jakoś tam będą przesuwać. Więc na pewno się nie czuję komfortowo wśród tych dużych dziewcząt, bo Patrycja jest naprawdę bardzo drobną dziewczynką. Ale no, radzi sobie doskonale, radzi sobie świetnie. Fajnie patrzeć na to jej dojrzewanie sportowe, bo zdecydowanie by potrafić się trzymać takich, o jak fajne narty jadą, Kryście, by potrafić się trzymać takich jak wczoraj Tyrell Wenk albo dzisiaj Jessie Diggins, to trzeba potrafić, trzeba umieć i trzeba uwierzyć w swoje siły, bo nie każdy jest w stanie uwierzyć w to, że potrafi za Jessie Diggins biec. Proszę mi wierzyć, że to nie jest takie łatwe dla młodych zawodniczek. No i Norweżki próbujące uratować to, co jeszcze jest do uratowania. Tutaj Tyrell Udnes-Wenk i jest tam też Anne Kirsti-Kalva, ale wygląda na to, że one tutaj ta trudno mówić o współpracy między nimi. To jest bardziej ratunek przed tym, by nie dać się dopędzić. Tak, tak. Proszę, bo zobacz, niesamowite, w jak szybkim czasie na dystansie niespełna dwóch okrążeń strata urosła do minuty. Przecież biegły razem z Parmakowski i Carlson. Niesamowite. No tak, już się za kogoś odcina, choć dziewczyny i tak, zwłaszcza Kalva, wydawało się, że ją zdecydowanie bardziej odcięło, a ona miała moment mocnego kryzysu, a później spokojnie odrodziła się. Już oczywiście nie biegnie tak dobrze, jak biegła na początku, ale... A szczególnie, że przecież mamy ją za specjalistkę i dała się poznać jako specjalistka od dystansów, to się wydawało, że dzisiaj szczególnie powinna z dobrej strony się pokazać. Tutaj niespodzianką in plus była jej dobra postawa w tym inauguracyjnym sprincie i wysoka lokata w całym Tour de Ski. No niestety, prawdopodobnie z miejscem na podium trzeba będzie się dzisiaj pożegnać. Może jeszcze do walki o miejsce w trójce wróci Anne Kirsti-Kalva. Na razie jednak wygląda na to, że będziemy świadkami konfrontacji Kristy Parmakowski z Fridą Carlson. No i pewnie Finka właśnie awansuje na jedno z czołowych miejsc z klasyfikacji Tour de Ski. Ale dziwne rozwiązanie wybrała Krista Parmakowski. Ja myślałam, że ona już widząc, co się dzieje, że jednak biegną raz, jednak wypuści do przodu Fridę. A powinna być lepsza na finiszu jako tako, zwłaszcza jeśli by była troszkę wyświeżona, a Krista ciągnęła te całe techniczne momenty. Być może jeszcze miała nadzieję, że tam troszeczkę uda się urwać, ale się nie udało. Teraz podjeżdżają na największy podbieg.
No i to już jest w wypadku Norweżek ten drugi z trzech podbiegów na pętli, w wypadku Finki i Szwedki ten ostatni i chyba tutaj mamy, jesteśmy świadkami ataku Fridy Karlsson. Frida Karlsson zbliża się, jeszcze troszkę jej pozostaje do osiągnięcia tego punktu pomiaru czasu, ale wypracowała kilka metrów przewagi reprezentantka Szwecji. 75-50 metrów do tego wzniesienia, do to jego szczytu. Wystarczyć. To tak się wystarczyć. Wydaje. Tak się wydaje, tym bardziej, że częstotliwość ruchów Finki znacznie mniejsza niż reprezentantki Szwecji. Zyskuje tu Frida Karlsson. No i będzie prawdopodobnie się umocni na prowadzeniu w klasyfikacji Tour de Ski. Ale Krista Parmakowski zrobiła, co miała zrobić. No tak, pozbyła się rywalek z boku, tak, że tak, tak to tak. nazwę. No i ogromna zasługa niewątpliwie Finki w tym, że Szwedka ma teraz tak komfortową sytuację. Tak, i to jednak nie będzie aż tak duża przewaga. To będzie kilkanaście być może sekund, więc jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze są biegi w Val di Fiemme. W Val di Fiemme Krista biega świetnie klasyk. To jest chyba jej ulubione miejsce do biegania klasykiem, więc oczywiście, jeśli by doszło do konfrontacji na Alpe Czermis, no to będzie ciężko jej wygrać z Fridą Karlsson, ale tur to tur. Liczy się swoimi prawami. Udało się Norweżkom ochłonąć, biegną wspólnie. O, aj, tutaj no niestety w złą godzinę chyba te słowa wypowiedziałem. A tutaj Frida Karlsson w tym miejscu, gdzie atakował Johannes Klebo i Szwedka, jakby nie oglądając się na to, co się dzieje za jej plecami, także mocnym tempie wspina się na to wzniesienie. Teraz dopiero ma dobry przegląd sytuacji i widzi, że już nie trzeba specjalnie forsować sił. Tymczasem Norweżki w ucieczce dobiegną przed tamtą grupą dużą. Dobiegną, dały radę. A tam z tej grupy w liderach była Patrycja Iduka. Także być może ona też tutaj powalczyła o swoją życióweczkę. No właśnie. No właśnie. Była klasyfikowana Łotyszka na 10. miejscu, w którymś miejscu. Frida Karlsson. Już pewne zwycięstwo, kolejne, drugie z rzędu. 7. wygrana w dorobku 23-letniej reprezentantki Finlandii. Przepraszam, Szwecji oczywiście. No i oczywiście umacnia się na prowadzeniu w rankingu Tour de Ski. Świetnie to rozegrały, naprawdę. No tak dla Fridy jest mniej więcej to samo, co było na starcie, z tym, że tłum się zmniejszył. A jak tłum się zmniejszył, w tłumie zawsze nieciekawie się biega, więc bieg być może decydujący o losach Tour de Ski, ale jeszcze nie zamykający tych losów, więc fajnie to wszystko się potoczyło, a tymczasem Węg chyba mocno zmęczona. Krista Parmakowski szczęśliwa, choć też bardzo zmęczona, no i dwójka Norweżek walczących o to trzecie miejsce. Na razie lepiej wygląda to z punktu widzenia Anny Czierski-Kalwy, ona tutaj minimalnie przed Thierry Ludnes-Węg, ale poczekajmy, bo wszystko rozstrzygnie się na finiszu, a za nimi ta duża grupka. Thierry potrafi te finisze chodzić. Nawet, o, jak fajnie, przepraszam, że przerwałam słowa, ale tutaj Ejduka, tak. Ejduka liderką. Ejduka, która była już 8, to jest i 10, to było jednak 3 sezony temu, a tutaj walka o miejsce w czołowej piątce. No i czy uda się reprezentantce Łotwy? Za jej plecami była Teresa Stadlober. Teresa nie jest jakąś fantastyczną osobą na finisze, no właśnie. No. Ale, wow. Będzie trudno, jeszcze tutaj rusza, nie wiem czy to nie Ewa Ureuc, a tam Jessica Diggins, a chyba obroniła Łotyszka, a może nie. Wygląda na to, że jest tak, 5., 6. Stadlober, dalej Ureuc, Diggins, Henning i 10. zamyka doświadczona Heidi Węg. Brawo. Ja o nie miałam. Wielkie gratulacje dla Patrycji, naprawdę. No, to jest ogromny sukces, największy sukces w karierze tej przecież młodziutkiej, wciąż 22-letniej zawodniczki. A na dzisiaj największe chyba, moim zdaniem, pochwały należą się
Jessica Diggins pokazała, że kogo jak kogo, ale jej skreślać nie należy. Fantastyczny bieg Kristy Permakowskiej, oczywiście cudowny uśmiech Fridy mówił wszystko. Kontrolowała to wszystko, choć nie było łatwo. No i wybrała chyba dobrą taktykę. Rozerwała, zmęczyła. Ci, co mieli wytrzymać, wytrzymali. Ona i tak wygrała, więc chyba trzeba jej oddać, że dobrze to wymyśliła. Krista Permakowska przesunie się w klasyfikacji Tour de Ski z miejsca siódmego na czwarte. Strata Finki minuta 41, a więc tylko 2 sekundy odrabia do Fridy Karlsson, bo trudno tu mówić o odrabianiu strat, skoro przegrywa ze Szwedką, ale zyskuje nad konkurentkami. Tiril Udnes-Węg pozostaje na drugim miejscu, tyle tylko, że z 20 sekund jej strata do oglądanej właśnie szwedzkiej biegaczki rośnie do minuty 28. Anne Czierski-Kalwa pozostaje na trzecim miejscu, ale jej strata rośnie z 20 sekund do minuty 31. To Tiril Udnes-Węg. Co można było uratować dzisiaj, to uratowała. Kerttu Niskanen, przed dzisiejszymi zawodami czwarta w rankingu Tour de Ski, spada o lokatę. Wielkie brawa dla Kristy Permakowskiej. Ona biedna stać nie może, ale na pewno jest bardzo, bardzo zadowolona z tych dwóch, z tych etapów Bersdorfa. No tak. Odrodziła się nam Krista i takiej Kristy potrzebujemy. Wczoraj druga, dzisiaj druga. W efekcie awans na czwarte miejsce. Patrycja Iduka, piąte miejsce w pucharowych zmaganiach. Największy sukces w dorobku tej zawodniczki. Ale bardzo dobrze poradziła sobie następczyni. Ja już idę do przodu. Cydygińsk, czyli Julia, Jessie była następczynią. Kikandal, a Julia powoli niesie do przodu w tych długich biegach również. W Elmusztach miała życiowy bieg, była tam 12 na dystansach oczywiście, bo w sprintach miewała biegi dużo, dużo lepsze. Dziś jest 17, także młodzież atakuje. Tak, tutaj oczywiście kilka innych zawodniczek też zasługuje na pochwałę. Ewa Ureuc. Było miejsce 9 Słowenki wczoraj, dzisiaj na 7 miejscu, więc też śrubuje te swoje najlepsze osiągnięcia, jeśli chodzi o dystanse. No i trzeba też, właściwie nie można nie wspomnieć o Masako Ishidzie, chyba najstarszej, przeszło już 40 damie, a wciąż super biegającej, zwłaszcza dystanse. 26 pozycja dzisiaj. No. Gdy kończyłam na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu, Masako już była najstarsza. No proszę. A jest starsza ode mnie. I nic się nie jeszcze zmienia. Jeszcze parę lat i nic się nie zmienia. I no ona właśnie. Wciąż ma tyle energii, tyle zapału. No i przede wszystkim nikt ją tam w kobiecych biegach za bardzo w Japonii to też naciska. Prawda. No tak. Bo mężczyźni tam troszeczkę lepiej sobie w tej chwili radzą. Młodzież męska, a dziewczyny jakoś nie mogą sobie złapać odpowiedniego rytmu. To fakt, że tutaj niespecjalnie silna konkurencja w japońskim zespole. Warto dodać, że dosyć dalekie lokaty dzisiaj jednak tych zawodniczek, które kojarzymy z dobrych występów w sprintach. Matylde Myrvold z Norwegii pod koniec czwartej dziesiątki, Marta Rosenberg ze Szwecji, początek piątej. I jedyna nasza reprezentantka Monika Skinder zdublowana. A tu czyżby kontuzja? Oj, tak. To jest Wiktoria Karl, reprezentantka Niemiec. Właśnie popatrzyłam na wyniki i chciałam powiedzieć, że tak fantastycznie zapowiadał sezon w trzech startach dla Wiktorii Karl, a coś nie gra. Być może dziś coś tam się zrobiło, jakaś kontuzja niedobra, a może tylko skurcze, by to się okazały tylko skurcze. Tak jak wspomniałaś, Julia Kern, 17 miejsce, Rosie Brennan, 13, no ale największe uznanie w ekipie amerykańskiej Jessica Diggins. Awans z 40 miejsca, to znaczy jako 40 ruszała, ale kończy na pozycji 8.
kiedy mówiłaś, że to jest możliwe, tak po cichu pozwalałem sobie powątpiewać. No. Przyznaję, nie miałem racji. Nigdy nie lekceważ serca mistrza. To fakt, to fakt. Jakoś zapadł mi w pamięci ten wczorajszy obrazek, niespecjalny. Nie to wyglądało z punktu widzenia właśnie sympatyków Jessica Diggins. A jednak pozbierała się błyskawicznie. Zwycięstwo Fridy Karlsson, drugie miejsce Kristy Parmakowski, trzecia Tiri Ludne z Węg dla Norweszki. To jest siódme podium w dorobku, piąty raz na najniższym stopniu tego podium. No dość niewdzięczna czwarta pozycja 30-letniej Anne Czierski-Kalwy. Ona pozostaje z dwiema lokatami na podium, jednym drugim, jednym trzecim miejscem, zresztą oba w tym sezonie wywalczone. Może jeszcze to się zmieni podczas tego Tour de Ski. Może tak, a może już w następnym sezonie, ale myślę, że jest bardzo zadowolona z pracy, którą wykonała w okresie przygotowawczym i z tego, co jej ta praca daje, bo o ile gdzieś tam czasem kiedyś miała dobre występy, ale tego można było policzyć na palcach jednej ręki, a teraz tak naprawdę w każdym biegu sezonu jest w czołówce, w każdym biegu sezonu walczy, czasem z lepiej, czasem gorzej, więc myślę, że jest stuprocentową kandydatką do bycia w sztafecie norweskiej. A bycie w sztafecie norweskiej oczywiście nie zawsze kończy się medalem, ale jest to wysoce prawdopodobne na Mistrzostwach Świata, więc wywalczyć sobie miejsce w sztafecie norweskiej to już dużo dla zawodniczki, która wcześniej nawet nie stała na Pucharze Świata. Najciekawsze fragmenty tej rywalizacji jeszcze raz na naszych ekranach. Frida Karlsson, Krista Parmakowski. Frida ma bardzo, bardzo czystą sytuację przed tymi ostatnimi trzema etapami. No ja myślę, że tutaj tylko jakiś wielki Armagedon mógłby to wszystko zepsuć jej. Choć, no tak jak mówię, to jest deski, w turze się w różne rzeczy tur widział. Po pierwszym roku życia dziecko aktywnie odkrywa i wciąż intensywnie się rozwija. Dlatego jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest dużo większe niż u dorosłego. Mały brzuszek potrzebuje aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia i żelaza niż ty. Jak zaspokoić tak duże potrzeby? Już 2 kubki Babyco Junior dziennie pomagają pokryć zapotrzebowanie na wapń i jod, żelazo oraz witaminę D. Babyco Junior. Na wielkie potrzeby małych brzuszków. Ostatnie zawodniczki docierają do mety. Melissa Gall, reprezentantka Francji. Czy to już komplet? Jeszcze 2 chyba pozostają. Natomiast to, co widzieliśmy przed momentem, ta klasyfikacja Tour de Ski, to oczywiście nie była prawdziwa klasyfikacja, to było zestawienie sprzed dzisiejszego biegu. Oto potwierdzenie wyników dzisiejszej rywalizacji. Miażdżąca wręcz przewaga Karlsson i Parmakowski nad konkurencją. Około 1,5 minuty. Kolejny bardzo dobry bieg Kateriny Razymowej. Czeszki. Patrzymy, ile osób wystartuje w Val di Fiemme. Tak. Bo na pewno obstawiam, że do Czermis przystąpi jakieś 33 zawodniczki. Tak sobie myślę, że jak tyle do, to i tak będzie dużo. Śniegu jak na lekarstwo w samym sercu Alp, ale informacje, jakie mamy z Val di Fiemme, mówią, że tam śniegu jest więcej i że temperatury są ujemne.
minimalnie, ale jednak. Czekamy na ceremonię dekoracji. Jest Frida Karlsson, jest Krista Parmakowski. Pewnie organizatorzy będą się w przyszłości mocno zastanawiać na tym Oberstdorf do tur jako etapem deski, bo no, wciąż wzrok pojawia się to samo, czyli ten brak śniegu, lód, ten deszcz, jednak Oberstdorf jest niewysoko nad poziomem morza usytuowany i przez to ciężko to wszystko ze śniegiem zorganizować. Zdaniem lepszym rozwiązaniem jednak było to blach. No ale jakby to nie są moje decyzje. Myślę, że jednak będą się mocno, mocno zastanawiać, co z tym fantem zrobić, tym zwycięszczynie. Firmy narciarskie wszystkie zadowolone. Na podium każdy ma swojego przedstawiciela. To też jest często komentowane. Nieprosty dzień teraz przed dziewczętami. Będą miały teraz konferencję prasową na doping control i dopiero ruszą wypoczynek i tak dalej. Będzie to łatwe. I was a bit tired in the beginning, but then they came and helped me to hold the speed and in the finish I felt strong. 20K seems like it's becoming your favorite. Yeah, it suits me. And what about the rest of the tour? What's your plan now? Just keep taking it step by step and just try to do my best. Yeah, the yellow jersey and like a big gap to the next one. Yeah, I don't know, but I feel good. Congratulations and see you in Val di Fiemme. Thank you. Jak słyszeliśmy, zadowolona i z przebiegu tego dzisiejszego biegu i z tego, jak wygląda sytuacja. Frida Karlsson zapowiedziała, że będzie pomalutku, krok po kroku zmierzać do celu. Tym jest zwycięstwo w całym cyklu. Na początku się czuła troszkę zmęczona, ale potem szybko poradziła sobie z tym. No i widzieliśmy to w całej okazałości w końcówce. Magento. I czeka dziewczyny jutro, dziewczyny i mężczyzn oczywiście również do przerwy, przejeżdżają do Val di Fiemme. Tam oczywiście też nie będzie czegoś takiego, że odpoczywają i leżą do góry brzuszkami, tylko przyjadą. Będzie na pewno czas na trening oficjalny, na testowanie nart. Komu, kto jeszcze nie widział alpinizmu, bo przecież są takie osoby, pewnie wyjadą z trenerami. Samochodem zobaczyć sobie Alpy Czerni, Swilip i tak dalej. Może ktoś sobie zjedzie na nartach na dół. Ja zawsze zjeżdżałam sobie na dół na nartach, żeby przypomnieć mniej więcej, jak to wygląda. No i zacznie się decydująca sprawa. Auf dem dritten Platz, in third place, representing Norway, für Norwegen, Tiril Lutnesweng. Tyril Udnesweng, kolejne podium w dorobku 26-letniej Norweszki, choć po raz kolejny trzecia lokata, po raz piąty na 7 miejsc w czołowej trójce. Krista Parmakowski, ogromne doświadczenie 32-letniej reprezentantki Finlandii. Ona, proszę sobie wyobrazić, debiutowała w Pucharze Świata w sezonie 2008-2009. Kto to jeszcze pamięta? Ja. No. Nawet bardzo dobrze. No, domyślam się, tak, to prawda. Ale to jest... No, już dosyć odległa przeszłość. I ogromny, ogromny projekt doświadczeń dla Kristy, która nie zawsze była super szybka. Miała momenty, kiedy była
mogę powiedzieć, słabszą zawodniczką. Miała momenty, gdy była fantastyczna, więc biegała po różnych śniegach, po różnych trasach, na różnych smarach, więc z tego tylko teraz czerpać. Jest świetnym wiekiem, by czerpać do końca. No warto dodać, że kiedy Krista Parmakowski debiutowała w Pucharze Świata, Frida Karlsson miała 10 lat. Czy też 9. To tak właśnie. Droga życia. Tak. Choć też zwycięstw w dorobku Finki nie za wiele, źle trafiła. 3 raptem wobec dziś 30 miejsca w czołowej trójce w zawodach Pucharu Świata. Po raz 14 druga, 13 trzecich lokat. No a Frida Karlsson chyba będzie, to tempo kolekcjonowania zwycięstw będzie rosnąć. 7 wygrana w Pucharze Świata i Szwedka umacnia się na prowadzeniu w klasyfikacji Tour de Ski. Tak jak mówiliśmy, ma ogromną szansę na to, by po Charlotte Kali zostać drugą w historii reprezentantką swego kraju, która odniesie zwycięstwo w tym prestiżowym cyklu. Finlandia też bardzo dawno temu cieszyła się ze zwycięstw swojej zawodniczki. 2 wygrane Virpi Kuitunen. To pierwsze i trzecie Tour de Ski. A potem już zaczęła się twoja era, twojej dominacji. Widzom Metra już dziękujemy i zapraszamy na Święto Trzech Króli, na sprinty w Val di Fiemme, a potem w sobotę i w niedzielę kolejne biegi, a pozostajemy jeszcze w Eurosport Playerze. Tak, wracając do Kristy Parmakowski, to rzeczywiście ona debiutowała wtedy, gdy dwie fantastyczne zawodniczki praktycznie kończyły, Finki praktycznie kończyły swoje wielkie ery, czyli Virpi Kuitunen i Aino Kaisa Saarinen. Wtedy w pewnym momencie właśnie Krista i Kerttu jakby wzięły na barki całe biegi kobiece fińskie. No ale żeby wygrywać, no to rzeczywiście troszkę miała ciężko i pod górę, bo to były czasy Bjergen Kowalczyk i Johaug, więc musiała znaleźć swoją niszę gdzieś, żeby wygrywać. Łapią cię skurcze, jakbyś właśnie przebiegła maraton? Weź Magne B6 Forte. Lek, a nie suplement.